Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Arizona Sunshine na moim kanale. Wiem, bardzo dawno nie było materiału, ale przetrwaliśmy już ten okres takiej posuchy i teraz zdecydowanie wracam z odcinkiem codziennie. I słuchajcie, co się zmieniło? Troszeczkę tylko kwestia w nagrywaniu dźwięku, w sensie mojego głosu, bo mam tu mikrofon krawatowy i dyktafon w kieszeni, więc może być dźwięk lepszy? Nie wiem, dla pewności nagrałem jeszcze zwykły mikrofon, ten, który był, więc się okaże. Postprodukcji, co będzie lepiej zostawić, no to zauważycie, zobaczycie, skąd jest dźwięk. Jak jest cały czas taki sam, to znaczy, że z mikrofonu, tego tu, wiecie, no, krawatowego, tak? Boya ML20, czyli jako tako chyba sobie będzie dawał rady. Mam przynajmniej taką nadzieję. Cześć! Ty, gościu, ale podszedłeś zbyt blisko. Hej! A w ogóle macie wrażenie, jestem tutaj w takim... Nie wiem, albo w takim dziwnym miejscu, tak dziwnie oświetlonym, albo zbliża się po prostu wieczór, bo jest wszystko takie mega pomarańczowe. Ty, ale nie chciałem wyrzucać... Nie chciałem wyrzucać przecież naboi. Cześć! Wiecie, kiedy ja ostatnio nagrywałem odcinek? Jakieś dobre 3 tygodnie temu, czajcie? Ja muszę po prostu wrócić i do rytmu, bo może być... Czy mój telefon dzwonił właśnie? Nie. Muszę wrócić, słuchajcie, do rytmu. A, trzeba wyjść, bo panie! Ale czy to jest aby pewne? W sensie, że aby bezpieczne, bo ostatnio moje doświadczenia są... W ogóle co ja tu mam, bo już nie pamiętam. Wohoho! Wohoho! A tu? A tu mam zwykły na zapas, a tu mam taki. Dobra, okej, okay. ten był zdecydowanie lepszy z tego co pamiętam, po prostu cudo. Pyk! Wiecie dlaczego tutaj chodzę? Tak szukam tylko czy czasem... No okej, ja wiem stary, że tędy nie przejdziemy, ale szukam naboi, bo jako tako mogą się przydać, bo ile jest? 5,94 chyba sobie ja robicie, a do tego nie mam w ogóle. O kurka, dobra, włączamy tryb oszczędności, nie ma innego wyjścia, naprawdę. Tu i grzejemy do góry, po ty. Odblokowane osiągnięcie, you climb there, dupa i tyle. No wylazłem, no wywlokłem swoją dupę tutaj. Pytanie, na jak długo jeszcze ta... O. The refinery. Yes. There it is. There it is. Okay. That's where they're broadcasting from. Okay, how do we get there? Let's see. Jakoś tam przecież przejdziemy, chłopie. Nie ma wyjścia. Tylko ja się tylko modlę, żeby checkpoint reach. Ja się tylko modlę, żeby teraz jakaś horda nie przyszła, bo z ilością moich naboi może być totalnie kiepsko. Para papa papa, hej, już mi was brakowało, 3 tygodnie was kochani nie widziałem, 3 tygodnie, cześć. Headshot, fajny jest ten znacznik czerwonej kropki. Dobra, tutaj. Uohohohoho, karabin snajperski po raz kolejny. Good guy with a sniper rifle. You guys are pretty bad, I'm just saying. I mean, if you're here and you know, I don't know what happened. Cześć. Oj, przepraszam, oj. Ty, nie obudzisz się już, nie? Ty, a, moment! Mati, wycofaj się trochę. Uwaga, bo tu mamy najprawdopodobniej skrzyneczkę. Ooh, key. All right. I'll take that. No dobra, klucz okej, okay, ale... Nie chcę tego! Debile. To chcę. O, pięknie. Uwaga, dziękuję. No super, coś jako tako się poratowaliśmy, jeśli chodzi o amunicję. Czy jeśli zacznę tu raz do nich strzelać... Let me show you how it's done. Hej, czy to w ogóle powinno być jakoś tak, o. Muszę ich wyczaić. Fajfusów. Chodź tu. Czemu tak? Uwaga, headshot. Siadło. Szukam kolejnych. Jest, mam cię. No raczej, że to jest zabawne. Cześć, ja muszę mu poprawić. Dobra, tu są następni. Ło, panie. Dziękuję. Bo nie chcę ich załatwiać tak, w sensie... O, ale w dodatku patrzcie, tam mam C. O. Jest przecież czerwona kropka, git. Czyli jako tako nie muszę patrzeć, słuchajcie, przez celownik, tylko na czerwoną kropkę, która jest na mapie. Dobra, dawaj kolejną. Come on!
A czemu tamto też jest? Ale ciekawe, dwie kropki macie. Jeszcze ktoś? No w sensie jeszcze ktoś tam jest na pewno, ale to już sobie darujemy, tam zejdę przecież, nie? I resztę dotłukę. Zanim to, to ja strasznie mam przeczucie fajne, że tu coś jednak znajdę nowego. A co jeszcze miałem do powiedzieć? Aha, no oprócz tego, że jest zmiana, w sensie taka, że... Pyk. Że jest nagrywany dźwięk tutaj z mikrofonu krawatowego, to wszystko jest na nowej karcie graficznej, więc możliwe, że macie ciut lepszą jakość nagraną, bo ja na pewno mam lepszą w okularach. W sensie już to widzę od samego startu, jest mega płynnie, fajnie. Pytanie, co... Okej! Okay. A jak się to włącza lub wyłącza, w sensie to światełko? Nie wiem, to na pewno zostaje. Super. I teraz świecę z pasa. To się jakoś na pewno musi włączać czy wyłączać. Tylko pytanie, kurczę, jak? Nie! Szczerze to wam powiem, że nie wiem. Dobra, nieważne. Schodzimy do moich ulubieńców. A w ogóle ile mam... Nie wiem, będę strzelał tylko z tego jako tak, wiecie? Tylko z tego, bo tu mam więcej naboi. A automat mi zostanie, jak przyjdzie jakaś horda większa. Jeszcze tu coś jest? Siema! Cześć! Cześć! Headshot. Zapomniałem, jak ja uwielbiam tą grę. Oprócz Arizona Sunshine, słuchajcie, to mam na Steamie aktualnie pełno innych gier na wierkę, więc jeśli skończymy tą serię, to będzie na pewno co zacząć i myślę, żeby zrobić po prostu jakieś głosowanko na naszej grupie. Link macie w opisie, w sensie na Facebooku, Armia Matiego, i tam zrobi się głosowanko, ja podam tytuły gier i wybierzecie, co po Arizonie nagrywać. Czy wy na serio mówicie, że tam jest taki tunel, przez który najprawdopodobniej, ja nie mówię, że na pewno, najprawdopodobniej będę musiał przewlec swoją dupę? Całkiem możliwe. 2 miles. No zombies. Oj. Cześć ziomek. Hej. Dość późno się zczaiłeś, że w ogóle ktokolwiek tu przylazł? Jest, mamy przejście. Oh, damn it. Starting to dislike dark dank tunnels. Looks like it's the only way though. Okej, okay. Właśnie przeszły mnie ciary i to takie dosyć porządne. Ale nie ma, idziemy. Najważniejsze, żeby nie było jakieś... Cześć ziomek. Ej, ta latarka to jest so creepy. Naprawdę, w sensie takim, że jak jest mega ciemno i tu zaświecisz, buf, zombie. A one są dobre, patrzcie, ciemno, ale typo świeci, nie? Jest ciemno mega, ale jego ciało świeci. Myślałem, że tu coś będzie trzeba włączyć. Tu nikogo nie ma. Tu też. I czy ja naprawdę dwie mi... Ziomek! Uuu. Otwórz drzwi! No i po co tutaj takie wyjście, jak nie można iść do góry? Dobra, nieważne. Czy ja naprawdę muszę ten... Morda! Dwie mile przejść. Tędy. Tu jest zablokowane. To jest praktycznie jak... Hej! Wiesz co, ale pewności, czy jesteś zombiakiem, nie miałem, tak? Wiecie co, a zróbmy takie... Nie no, ja już to próbowałem rozwalić, taką barykadę. To wiecie? O właśnie. Ja już to próbowałem rozwalić w sensie takim, że miałem tutaj porządniejszy karabin. No i tyle, ale to nie chcę tak paść, ja i tak tędy nie przejdę, więc sobie darujmy wywalanie amunicji niepotrzebnie, bo coś czuję, że może jej braknąć. O, w dupę. No właśnie, na coś takiego liczyłem. Proszę powiedzcie, że tu jest coś więcej. Zbieramy! Ale jestem szczęśliwy, po prostu. Ej, co się podziało? Wesołego. Czekajcie, wezmę się, wycofam trochę tu, bo tu jestem w złym miejscu, w sensie jeśli chodzi o śledzenie. No zabierz to, dziękuję.
To zostaje. Tu coś wywaliłem. No właśnie. No Jesus! Czekajcie, gdzie ja jestem, żeby się fajnie pyk. O właśnie. Kabel, nie denerwuj mnie. A tutaj co mamy? Łohohohohoho! Ło panie! To bierzemy. Nie, to zostaje. To bierzemy. Ło! Nie! Dobra. Naprawdę. Prezenty pod choinkę. To ja kocham. A w ogóle... Macie coś w tym Humvee? Niekoniecznie. A ja chciałem na to zombie się porywać, kurczę, z tym zwykłym pistolecikiem, co ja miałem. Pewnie bym może i dał rady ich załatwić, ale... Chyba niezbyt szybko. To zostaje. Tu już nic więcej nie ma tam. Pyk, pyk, pyk. Tu jeszcze ten nabój. Tu jeszcze coś mam. Dziękuję. Dobra. No to co? Idziemy się pobawić? Zobaczcie, jak to działa. Czy ja mam jakieś granaty, kochani? Nie ma granatów. To jest trochę słabo. Idę ich rozwalić. Hey, Fredix! Yeah, you smelly bastards. You want to take a bite? Come on, then. Uwielbiam tą grę. Ło. Cześć. Hopa. Pyk! Oj, za dużo ich przyszło. Sam też oberwałem. Ej, co jak co, ale bez chyba tego granatnika byłoby mega ciężko. Shit! That was intense! Jaki intense! Stary! Z palcem w... tym bym to tylko zrobił. Jak tam naboje do tego cuda? Jedno niestety. To też wyżera strasznie amunicję. To na pewno to i tak zostaniemy. A, so intense. Pierdoły. Cio, ja tu zaraz podejdę, zaraz wszystko się okaże. Szkoda, że waliłem to. Kurczę, ten pistolet z latarką, bo by się mógł przydać. Nie wiadomo, czy on. Wiecie co? Wycofam się. Wezmę go. Wymienię go za. Nie wiem, cokolwiek. Może za. Nie, może nie za strzelbę, ale wszystkiego szkoda w tym momencie, wiecie? Tego pistoleta. Tego to już w ogóle. Do tego nie mam naboi, jest bieda. Nie wiem co zostawić, naprawdę nie wiem co zostawić. A w ogóle gdzie mam ten gnat, o właśnie z latarką, tutaj przecież. No to musi zostać, nie ma, dobra, taka wymiana. Troszkę słaba, że muszę zostawić tutaj to, ale innego wyjścia nie ma. No to wezmę, no bez jaj, to jest o wiele lepsze. Jak będzie jakaś horda, to zdecydowanie lepsze niż shotgun. No ej, no przecież, że tak. Dobra, idę znaleźć jakiś checkpoint kolejny. Tu mam światełko, super. Tu, 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 zablokowane przejście. Raczej przejścia nie ma. Dobrze, moi drodzy, otwieramy. Wow, wyszedłem! Oh yeah. Oh yeah. Yes. Oh, fresh air. Nice and dusty out here. Now where's that refinery? All right, there it is. Finally. Dobra, będzie najprawdopodobniej checkpoint reached. Musi być. Odlokowane osiągnięcie. Delayed. Nie wiem, czy mam osiągnięcia wyskakują, czy nie. Całkiem możliwe. Dobra, mam ekran ładowania i zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy, bo ja muszę teraz wziąć i jakby przerwać ten odcineczek. I zobaczyć, czy nagrywa, aby dobrze ten dyktafon, wiecie? Bo raczej tak sprawdzałem było git, ale nie wiem, czy jak nie jest jakiś... No cudownie! Tak jest! Pewnie. Tutaj mamy menu i tutaj mamy co? Gdzie ja wyszedłem tak w ogóle w tym momencie? Chyba do menu gry. Najprawdopodobniej. Zaraz się wszystko okaże. Bo wiem, że tak można, ale... No najprawdopodobniej, nie wyłączyłem gry. O, jestem w menu, super, dobra, no to tu kończymy ten odcineczek, trzymajcie się gorąco, zapraszam was na kolejny, najprawdopodobniej już jutro. Trzymajcie się, hej.